Dzień dobry moi drodzy, z herbatką. Musiałam sobie przysłonić trochę okna, bo powiem wam, że dzisiaj jest takie słońce, że nie wiem, gdzie mam rozpocząć tego daily vloga, bo wszędzie świeci, światło po prostu się rozprasza. Ale no właśnie, zaczynamy nowy daily vlog i zaczynamy go troszkę z takim przytupem, ponieważ pomyślałam sobie, że rozpocznę od takiej kwestii, która ostatnio trochę mnie nurtuje i jest ona związana z tym, co się dzieje tak na dobrą sprawę i bardzo bym chciała poznać wasze zdanie w tej sprawie. Już wam mówię, o co chodzi. Jak pewnie widzicie po tytule, o tak zwane dobre rady. Jakiś czas temu, kilka dni temu dostałam taką wiadomość. Słuchajcie, ja w twoim wieku to już bym myślała o dzieciach i założeniu rodziny, a nie o prowadzeniu jakiegoś tam YouTube'a. Uwaga, to jest moja dobra rada. Weź to sobie do serca. Słuchajcie, nie skomentuję tego, ale tego typu rady pojawiają się u mnie najczęściej w momentach, kiedy publikuję jakieś filmy dotyczące albo właśnie jakieś takie daily vlogi, albo filmy z działu modowego. I pojawiają się rady typu: w twoim wieku to nie powinnaś już zakładać takich spódnic, bo są one zdecydowanie za krótkie. Albo w twoim wieku powinnaś nosić kolory takie i takie, będzie ci w nich o wiele lepiej. Ostatnio też ktoś napisał, że nie powinnam mówić czegoś tam, nieważne, tylko powinnam się wypowiadać tak i tak, kiedy odpisałam tej osobie, że jej zdanie nic tutaj nie zmieni w tej kwestii, to napisała mi ta osoba: no szkoda, bo myślałam, ale ty się już nie zmienisz, ty już się nigdy nie zmienisz. Słuchajcie, jak to jest, i mam wrażenie, że w ostatnim czasie to się bardzo nasiliło, że chcemy dawać ludziom takie dobre rady. Oczywiście nie proszeni o te rady, tak? Bo kiedy ja was o coś pytam, kiedy was o coś proszę, o jakąś poradę, to wiadomo, że liczyć muszę się z tym, że porady będą różne, mniej lub bardziej przyjemne, mniej lub bardziej krytyczne. Ale pytam się was o to i was o to proszę, bo chcę wiedzieć, jakie jest wasze zdanie. Co w momencie, kiedy was o to nie proszę, nie pytam, a dostaję tego typu rady? Rady są zawsze różne, tak? Bo są takie rady, które są naprawdę sympatyczne, piszecie ze serca, fajnym tonem, bardzo ładnie to podkreślacie, opisujecie jakieś tam swoje historie i tak dalej, przykłady i okej. Ale są też takie właśnie rady, jak te, które wam tutaj przed chwilą wymieniłam, które moim zdaniem są takim wbijaniem szpileczki do całości, w których mam wrażenie, że osoba, która daje taką radę, chce się trochę lepiej poczuć. Nie wiem. Wiecie co? Wydaje mi się to dziwne, bo powiem wam, że w takim realnym życiu, w takim codziennym życiu, kiedy kogoś nie znam osobiście, nie jest to dla mnie jakaś bliska osoba, nie jest jakiś przyjaciel, znajomy, ktoś z rodziny, to ja staram się, ponieważ nie znam tej osoby, nigdy w życiu jej na przykład nie widziałam na oczy, nie znam jej, nie wiem, jak się zachowuje, nie wiem, jak odbierze to, co powiem, takich rad po prostu sama z siebie nie udzielam, bo uważam, że jest to, jakby to powiedzieć, nie tyle niekomfortowe, ile nieodpowiednie w danym momencie w stosunku do tej osoby, ale też nieodpowiednie moje zachowanie w takiej sytuacji. Jak to jest, że internet daje przyzwolenie na to, kiedy jesteśmy anonimowi, by dawać innym tego typu rady, kompletnie ich nie znając? Bo wiecie, można by było powiedzieć, że większość z was, duża grupa osób tutaj, moich widzów, odbiorców, to jest taka grupa, z którą ja już troszkę się, można powiedzieć, że zżyłam, troszeczkę mnie znacie, tak bardziej wirtualnie, z tego, co wam pokazuję, gdzieś jak się wypowiadam, jakieś tam filmiki tworzę i tak dalej, ale oczywiście nie znamy się też osobiście,
Wy nie macie ze mną kontaktu takiego 24 godziny na dobę, nie przebywacie ze mną w różnych tam sytuacjach, a mimo wszystko z niektórymi mam fajny kontakt, natomiast takie właśnie rady, słuchajcie, takie wbijające szpileczkę pojawiają się najczęściej od osób, które naprawdę są anonimowe, bo nie mają na przykład zdjęcia profilowego, albo nigdy wcześniej nie widziałam, żeby się udzielały na moim kanale czy w moich mediach społecznościowych, a nagle, słuchajcie, wyskakują z dobrą radą. I o, właśnie, brakowało mi tego słowa. Moim zdaniem jest to bardzo niewłaściwe zachowanie takiej osoby i kompletnie, słuchajcie, nie rozumiem tego, skąd to się bierze. Po co dawać rady tego typu osobie, której się nie zna? Nie wiemy, jak ona zareaguje, jak się zachowa, jaką ma sytuację życiową, być może jakie ma problemy ze sobą, z tym, jak wygląda, jakieś kompleksy, albo na przykład problemy związane, no nie wiem, teraz będę wymyślać, z posiadaniem dzieci, czy z rodziną i tak dalej. A mimo tego chcemy być taką ciocią dobrą radą, wujkiem dobrą radą i te rady dajemy, które za przeproszeniem są kompletnie wyjęte z naszego tyłeczka. No i tak sobie pomyślałam, że właśnie na początku tego dzisiejszego daily vloga poruszę taki temat, bo jestem ciekawa, jak u was to wygląda. I tutaj właśnie pytam się was, jak to wygląda. Chcę poznać waszą opinię na ten temat i zobaczyć, jak wy to rozumiecie, jak wy to odbieracie. Czy w waszym życiu też pojawiają się takie sytuacje? Podejrzewam, że tak. I pewnie nie jedna osoba tutaj z moich widzów, ta, która będzie oglądać właśnie teraz tego daily vloga, pomyśli sobie, no tak, rzeczywiście też miałam kiedyś taką sytuację, od jakiejś tam znajomej z pracy, od jakiegoś tam kolegi, od jakiejś przypadkowej osoby, bo słuchajcie, nie chodzi tutaj o krytykę, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie chodzi o krytykę, tylko dawanie właśnie takich rad, które wydają nam się, że są dobre w stosunku do tej osoby, której kompletnie nie znamy, ale nie do końca są dobre, bo są one taką szpilą, takim nieprzyjemnym tonie, czasem takim wypluwaniem jadu z siebie, napisane lub wypowiedziane bardzo charakterystycznie, że ta druga osoba, nie widząc swojego rozmówcy, może to bardzo źle odebrać. Dajcie koniecznie znać. A teraz, słuchajcie, przechodzimy do jeszcze jednej sprawy, o której chciałam wam dzisiaj powiedzieć, bo przyszła do mnie przesyłka, taka oto wielka przesyłka. Patrzcie, patrzcie. A jest to przesyłka ze sklepu Prima Biotic. Pewnie ta nazwa już wam się troszkę kojarzy, bo sklep, z którego właśnie przyszło tutaj do mnie to zamówienie, wcześniej miał inną nazwę, nazywał się Prima Zdrowie, a teraz zmienił swoją nazwę na Prima Biotic. No i pewnie część z was się domyśla, tak, wracam do suplementacji kolagenu. Przyszedł do mnie kolagen, czekajcie, wyciągnę go sobie tutaj z paki, proszę bardzo. Kolagen Prima Biotic Collagen i zobaczcie, też zmieniła się nazwa, bo wcześniej był Collagen Gold, teraz jest Prima Biotic Collagen. Bo, dlaczego wam o tym mówię? Bo dopytujecie mnie o moją jesienno-zimową suplementację i chcecie wiedzieć, czy coś się zmieniło, czy pojawiły się jakieś nowe produkty, co mogłabym wam polecić, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, ale też takie suplementy, które będą wpływały na nasz wygląd. A wy doskonale wiecie o tym, że ja jestem taką osobą, która podchodzę do pielęgnacji holistycznie, stawiam na pielęgnację domową, na zabiegi różnego typu, ale też na to, co wprowadzam do mojego wnętrza, na różnego rodzaju suplementy, które przyjmuję. No i myślę, że może pod koniec miesiąca, no zobaczymy, jak mi się to uda, zrobię dla was taki oddzielny film, gdzie opowiem wam o tych wszystkich suplementach, które aktualnie przyjmuję, bo pojawiły się nowości i pojawiły się suplementy takie właśnie jak ten oto kolagen, do których wróciłam. Dlaczego? Skąd to się bierze u mnie? Dlaczego właśnie takie suplementy? Więc o tym wszystkim wam opowiem, ale dzisiaj chciałam wam tylko pokazać, że od dzisiaj zaczynamy już z powrotem suplementację z kolagenem.
Jest to kolagen, który już wielokrotnie Wam pokazywałam tutaj na moim kanale, w moich mediach społecznościowych, na Instagramie. Wy wiecie, że ten kolagen bardzo lubię, ale jeśli, uwaga, jeśli posiadacie konto na Instagramie, to tutaj chciałam Wam przypomnieć, że na moim profilu głównym w wyróżnionych relacjach, w takich kółeczkach, jest kółeczko pod nazwą kolagen, gdzie już wielokrotnie opowiadałam Wam właśnie o tym kolagenie, ale też wrzucałam różne fajne artykuły, linki do fajnych artykułów, gdzie możecie sobie poczytać w ogóle generalnie o tym, jak kolagen, suplementacja kolagenu wpływa na nas od środka. Jakie daje właściwości, jakie daje efekty, czy warto, czy nie warto, jak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że za moment wybieram się w parę miejsc, które muszę ogarnąć, w których muszę coś zrobić. Muszę pojechać też na pocztę, muszę skoczyć na chwilę do weterynarza po tabletki dla kotów. Wieczorem wybieramy się do fajnej nowej restauracji, mam nadzieję, że fajnej, więc myślę, że też coś tam co nieco Wam nagram. Więc koniec gadania. Przechodzimy do dalszej części dzisiejszego Daily Vloga. Życzę Wam oczywiście miłego oglądania. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back. A skoro jesteśmy dzisiaj w takich klimatach trochę dla zdrowia i nie tylko, to chciałam Wam powiedzieć, że po wakacjach wróciliśmy ja i Massimo do picia takich domowych koktajli, które sami robimy, a w sumie to ja robię, w których zawsze bazą jest szpinak. A wiecie, że szpinak ma bardzo dużo żelaza. No i tutaj akurat przygotowałam sobie jabłko, banana, borówki, będę dodawać też trochę wody. Tutaj mam len mielony złoty, dodam pewnie łyżeczkę albo półtorej i przygotuję właśnie taki zdrowy koktajl. Oczywiście te owoce się zmieniają w zależności od tego, co mam w domu, na co mam ochotę, ale jednak codziennie staramy się wypić jeden właśnie taki zdrowy koktajl dla urody, dla organizmu i nie tylko. Oh,
call them in again.